Szanowna Pani Marszałek, Pani Minister, Wysoka Izbo. Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego wystąpił z wnioskiem do Ministra Rolnictwa o przedstawienie informacji na temat nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na kolejną perspektywę 2014-2020, bo to bardzo istotny projekt dla polskiej wsi i obszarów wiejskich. Jesteśmy w trakcie dyskusji na temat 10 lat naszej akcesji, na temat tego, które środowisko na tej akcesji skorzystały, które mniej. Ta dyskusja obejmuje również obszary wiejskie. Chcę powiedzieć, że w tym czasie zaobserwowaliśmy szereg pozytywnych zmian na polskiej wsi dotyczących zarówno produkcji rolniczej, jak i samej funkcjonowania jej. Mianowicie chodzi tu o rozmiary produkcji, wartość tej produkcji, wartość sprzedanej produkcji, dynamiczny wzrost prawie że we wszystkich sektorach, ale także bardzo dobre wyniki eksportowe, które podkreślają konkurencyjność polskiego rolnictwa, jakość naszych produktów. To jest podkreślane przez konsumentów w różnych miejscach świata, już nie tylko w tych krajach bliżej położonych, ale także dalej. Mówimy o nowej perspektywie na lata 2014-2020 w odniesieniu do dwóch filarów. Do pierwszego filara, czyli dopłat bezpośrednich, które mają charakter powszechny, trafiają do wszystkich albo do większości gospodarstw rolnych. One najczęściej mają charakter wyrównywania strat, które ponoszą rolnicy po to, aby ich produkty były sprzedawane na rynku po cenach, które zapewniają konsumentom ich atrakcyjność, ale także w dużej części dopłaty bezpośrednie, pokazują to analizy, służą do tego, aby stanowić wkład własny rolników do uruchamiania programów w ramach drugiego filara, czyli Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pierwszy filar jest skierowany do wszystkich, on jest powszechny, natomiast drugi filar jest skierowany do tych rolników najbardziej aktywnych, tych, którzy zamierzają unowocześniać swoje gospodarstwa, widzą dla siebie i dla tych gospodarstw perspektywę, a także dla tych, którzy będą próbowali się przeobrazić, nawet uruchamiając działalność pozarolniczą, bardzo dobrze, że właśnie na obszarach wiejskich. PROW 2014-2020 dzięki działaniom resortu rolnictwa, a także wsparciu samego premiera, uwzględnia wszystkie te założenia, które były przewidywane przy jego konstrukcji, a więc poprawę konkurencyjności całego rolnictwa, zarówno gospodarstw, przetwórstwa, jak i zorganizowanych form, czyli grup producentów. Ale PROW także uwzględnia te założenia, które były na poziomie europejskim bardzo często podnoszone, a więc zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi, czyli ochrona warunków przyrodniczych, ale także klimatem, tak aby rolnictwo, intensywne rolnictwo, takie, które powinno w Unii Europejskiej funkcjonować, szanowało i dobrostan przyrody, i także nie powodowało istotnych, niekorzystnych zmian dla klimatu. Ale także Program Rozwoju Obszarów Wiejskich uwzględnia zrównoważony rozwój terytorialny wsi. Nie tylko rozwój gospodarstw i samej produkcji rolnej, ale także rozwój i szanse dla rozwoju dla tych wszystkich, którzy dzisiaj zamieszkują obszary wiejskie, a nie zajmują się tylko i wyłącznie produkcją rolniczą. Taki mają charakter wszystkie zaproponowane działania i poddziałania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Klub nasz zwraca się do pana ministra, będzie odpowiadała pewnie pani wiceminister, z prośbą, aby dokonać wstępnej analizy zarówno strony budżetowej nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, jak i poszczególnych działań uwzględniających, jeszcze raz to podkreślę i z tego powodu się cieszymy, wszystkie te założenia, które pierwotnie zakładaliśmy przed tym projektem. Interesuje to zarówno posłów, tych, którzy pracują w odpowiednich problemowych komisjach, szczególnie w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ale także innych posłów, którzy interesują się tematyką wiejską, ale przyszłość polskiego rolnictwa, a PROW daje optymistyczny wariant jego wizji. Interesuje też środki masowego przekazu i bardzo dobrze, że na tym forum będziemy mogli o tym dyskutować, zadawać pytania, słyszeć odpowiedzi, ale przede wszystkim PROW interesuje samych beneficjentów, czy potencjalnych beneficjentów, szczególnie rolników, tych, którzy, jeszcze raz to podkreślę, a ich jest niemało, widzą dla siebie perspektywę w kolejnych latach funkcjonowania na wspólnym rynku. Interesuje również te działania tych, którzy stanowią otoczenie rolnictwa, więc biznes, zarówno pod względem zaopatrzenia w środki produkcji. Przecież PROW przewiduje modernizację gospodarstw, która ma powodować podniesienie naszej konkurencyjności na rynkach międzynarodowych poprzez obniżenie kosztów, ale także tych, którzy zajmują się przetwórstwem, tych, którzy obsługują rolnictwo. A jest też szereg działań, które pobudzają aktywność środowiska lokalnego, zarówno tych myślących o tym, żeby zmienić profil produkcji, jak i PROW będzie służył do tego, aby kreować na obszarach wiejskich potencjalnych liderów, tych, którzy kiedyś wezmą za te regiony odpowiedzialność. Myślę tu o działaniu LIDER. Dlatego zwracam się w imieniu klubu do pani minister, aby
na przedstawione przeze mnie sugestie. Wysoka Izba uzyskała odpowiedź. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie pośle.